Początek dzisiejszego filmu zacznę od tego, że mam dwie wiadomości: jedną złą i jedną dobrą. Zła jest taka, że mało kto zdaje sobie sprawę, że nadciśnienie tętnicze i ogólnie podwyższone ciśnienie krwi jest główną przyczyną śmierci na całym świecie. Rocznie z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego umiera około 10 milionów ludzi, zaś sam problem nadciśnienia dotyka aż ponad miliard osób. Tu ciekawostka, że więcej ludzi umiera z powodu właśnie nadciśnienia niż w wyniku chorób nowotworowych. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków mamy realny wpływ na nasze ciśnienie krwi i poprzez zmianę stylu życia oraz wyeliminowanie różnych przyczyn możemy w pełni nad nim zapanować, a tym samym oddalić od siebie widmo poważnych konsekwencji zdrowotnych. Oznacza to, że bardzo dużo zależy od nas samych i nie jesteśmy zdani na łaskę losu. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, co przyczynia się do tego, że nasze ciśnienie krwi trwale wzrasta i co sprawia, że z biegiem miesięcy i lat rozwija się nadciśnienie tętnicze. Uważam, że znajomość przyczyn tej, jak i jakiejkolwiek innej choroby, ma duże znaczenie w kontekście zarówno profilaktyki, jak i jej leczenia. Zachęcam, aby obejrzeć ten materiał w całości, ponieważ kilka punktów na niniejszej liście może być dla Państwa wręcz zaskakujących. Jedną z głównych przyczyn wzrostu ciśnienia tętniczego jest nadwaga i otyłość. Nadmierna masa ciała jest prawdziwym obciążeniem dla naszego układu krążenia i zresztą nie tylko dla niego. Proszę sobie wyobrazić, jak mieliby Państwo owinąć wokół siebie pas ważący 10 lub 20 kg i poruszać się z nim każdego dnia przez całą dobę. Myślę, że dla wielu osób byłoby to poważne wyzwanie. I takie samo wyzwanie fundujemy swojemu sercu i układowi krążenia. Gdy pracowałem w przyuczelnianym ośrodku badań żywieniowych, to dysponowaliśmy właśnie takim pasem, który to wykorzystywaliśmy w celu uświadamiania podopiecznych co do ciężaru, jaki fundujemy swojemu ciału, w tym np. kręgosłupowi, gdy nosimy nadliczbowe kilogramy. Według literatury fachowej nawet około aż 70% przypadków nadciśnienia tętniczego jest spowodowane zbyt dużą zawartością tkanki tłuszczowej. Osoby otyłe mają dwukrotnie wyższe ryzyko zachorowania na nadciśnienie w porównaniu do osób o prawidłowej masie ciała. Warto jednak wiedzieć, że to nie tylko takie fizyczne obciążenie dodatkowymi kilogramami sprzyja nadciśnieniu. Otóż rozrastająca się tkanka tłuszczowa wydziela duże ilości cząsteczek prozapalnych, które z kolei zwiększają produkcję hormonu o nazwie angiotensyna II, a hormon ten obkurcza naczynia krwionośne i znacząco podnosi ciśnienie krwi. Dodatkowo u osób z nadwagą i osób otyłych obserwujemy zaburzoną pracę nerek. Dla przykładu tkanka tłuszczowa zwiększa ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej, co wywiera niekorzystny nacisk na nerki. W efekcie tych zmian dochodzi do tak zwanego zwiększonego wchłaniania zwrotnego sodu w cewkach nerkowych. Mówiąc prostszymi słowami, w wyniku zbyt dużej masy ciała, nasze nerki zamiast pozbywać się nadmiaru sodu, to zawracają go do krwiobiegu, co skutkuje przesyceniem naszego ciała tym pierwiastkiem. A jak wiadomo, zbyt duża ilość sodu nie pomaga w uregulowaniu ciśnienia. Tego typu mechanizmów działania jest o wiele więcej, jednak moją rolą nie jest, aby Państwu przynudzać, a żeby po prostu zwrócić uwagę na istniejący problem. Stąd nie zagłębiając się dalej w nadwagę i otyłość, pozwolę sobie przejść do kolejnego, nie mniej znaczącego punktu. A zanim to zrobię, to tylko jeszcze dodam, że na moim kanale znajdą Państwo materiały, w których szeroko opowiadam co zrobić, aby skutecznie pozbyć się nadliczbowych kilogramów. Niebagatelną rolę w rozwoju nadciśnienia tętniczego odgrywa też codzienny stres. W pracy naukowej z 2017 roku możemy przeczytać, że osoby zmagające się z przewlekłym stresem mają niemal dwójpółkrotnie wyższe ryzyko pojawienia się nadciśnienia w porównaniu do osób, które nie doświadczają zbyt wielu sytuacji stresowych lub które potrafią zarządzać stresem i stosują różnego rodzaju techniki rozładowujące napięcie psychiczne. Na skutek reakcji stresowych ma miejsce uwalnianie różnych hormonów, w tym katecholamin takich jak adrenalina i noradrenalina, a także glikokortykosteroidów w postaci kortyzolu. W toku dalszych następstw dochodzi do zaburzonej równowagi pomiędzy krążącymi w ciele substancjami rozszerzającymi i kurczącymi naczynia krwionośne, a to prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. O ile pojedyncze sytuacje stresowe typu egzamin tylko chwilowo podnoszą ciśnienie tętnicze, ponieważ później do głosu dochodzą mechanizmy kompensacyjne, tak w przypadku przewlekłego narażenia na stres ciśnienie krwi przestaje wracać do poziomu wyjściowego i z biegiem czasu podwyższone ciśnienie utrwala się, prowadząc do rozwoju nadciśnienia. Wobec tych informacji tak bardzo ważne jest, aby potrafić zarządzać stresem. Oczywiście najlepiej byłoby unikać sytuacji stresowych, ale myślę, że oto we współczesnym świecie jest bardzo trudno. Możemy jednak stosować różne metody, które pozwolą złagodzić stres, a tym samym ograniczyć jego negatywne skutki. I o kilku takich sposobach na rozładowanie stresu mówiłem w jednym z ostatnich programów, do obejrzenia którego bardzo zachęcam. Warto mieć świadomość, że nadciśnienie tętnicze bardzo często współwystępuje w połączeniu z cukrzycą. Ogólnie uważa się, że nadciśnienie rozwija się dwukrotnie częściej u pacjentów z cukrzycą w porównaniu do osób, które są wolne od tej choroby. Według literatury naukowej nawet niemal 3 czwarte osób powyżej 18 roku życia z cukrzycą i podwyższonym stężeniem glukozy we krwi ma problemy ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi. To, o czym mówię, jest spowodowane kilkoma czynnikami. Dla przykładu nadmiar cukru we krwi uszkadza naczynia krwionośne, przez co stają się one sztywniejsze i mniej elastyczne, a to z kolei utrudnia przepływ krwi i wywołuje wzrost ciśnienia. Poza tym u osób, które zmagają się przez dłuższy czas z podwyższonym poziomem cukru, w tym u osób z niekontrolowaną cukrzycą, w pewnym momencie dochodzi do uszkodzenia nerek. Mówimy wówczas o tak zwanej nefropatii cukrzycowej. Przy źle pracujących nerkach ma miejsce zatrzymywanie sodu i wody w naszym ciele, a to bezpośrednio podnosi ciśnienie krwi. Jednocześnie dobrze wiedzieć też o tym, że problemem jest również insulnoporność, a konkretnie powiązana z nią często hiperinsulinemia, czyli zwiększenie poziomu insuliny we krwi. A mianowicie nadmiar tego hormonu aktywuje układ współczulny, co w dalszej konsekwencji powoduje skurcz naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia krwi. Zgodnie z tym, co powiedziałem, aby uchronić się przed nadciśnieniem tętniczym, ważnym elementem naszego stylu życia jest uregulowanie poziomu cukru. W tym miejscu krótki przerywnik, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. A poranny dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl/kośnikdziennik. dziennik. Kolejna przyczyna pojawienia się nadciśnienia tętniczego może być dla Państwa zaskakująca a mam tu na myśli głośne i nieregularne chrapanie. Przeprowadzone badania pokazały, że osoby, które chrapią, mają wyższe ryzyko rozwoju nadciśnienia o niemal 50%, jeśli chodzi o mężczyzn, i o przeszło 90% w przypadku kobiet. Choć tu bardziej prawidłowe byłoby określenie, że chrapanie samo w sobie jest bardziej pewnym zwiastunem nadciśnienia, zaś bezpośrednią przyczyną tej choroby jest tzw. obturacyjny bezdech senny, którego objawem jest właśnie chrapanie. Co ciekawe, badacze sugerują, że samo chrapanie wyzwala pewne wibracje, które mogą przyspieszać rozwój miażdżycy, nasilać uwalnianie substancji prozapalnych i które to zaburzają funkcjonowanie śródbłąka wyściełającego naczynia krwionośne. Te wszystkie elementy sprzyjają rozwojowi nadciśnienia tętniczego. Jeśli szerzej interesuje Państwa tematy bezdechu sennego i powiązanego z nim chrapania, czyli co jest jego przyczyną i jak sobie poradzić z tym problemem zdrowotnym, to proszę o komentarz pod filmem. Wówczas postaram się przygotować o tym osobny odcinek. Podejrzewam, że dla części osób nieoczywistą przyczyną nadciśnienia tętniczego jest też samotność. Naukowcy zauważyli, że samotność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby w późniejszym życiu aż o 31%. U osób żyjących w samotności obserwujemy wzrost aktywności pewnych mechanizmów, w tym np. osi pod wzgórze przysadka nadnercza, co skutkuje wydzielaniem większych ilości kortyzolu, czyli hormonu stresu, a ten tak jak już wiadomo, prowadzi do zwiększenia oporu naczyniowego i wzrostu ciśnienia krwi. Ponadto osoby samotne są zwykle bardziej podatne na działanie czynników stresotwórczych, napotkanych w życiu codziennym. Zwracam uwagę na samotność, ponieważ jest to element, nad którym my jako społeczeństwo możemy wspólnie pracować. Zarówno dotyczy to osób samotnych, które warto, aby otworzyły się na świat, jak również osób z ich otoczenia, które mogłyby ułatwić im to zadanie. Myślę, że życie w społeczności, ale takiej, która z potrzeby serca jest zaangażowana w relacje międzyludzkie, przyniesie korzyści nam wszystkim. Tu jeszcze dodam, że na dobrą sprawę nie powinno być zaskakujące, że samotność działa na nas niekorzystnie nawet z fizjologicznego punktu widzenia. Człowiek jest istotą społeczną, co stwierdził już starożytny filozof Arystoteles. Jesteśmy połączeni siecią wielu zależności, w tym wspólną kulturą czy warunkami życia. To właśnie życie w społeczeństwie umożliwia nam zaspokajanie wielu potrzeb i daje możliwości rozwoju. Rzeczą dość normalną fizjologicznie, ale dla niektórych obcą jest to, że nadciśnienie może pojawić się też w przebiegu ciąży. Mówimy wówczas o nadciśnieniu tętniczym wywołanym ciążą. Zwykle pojawia się ono po 20 tygodniu ciąży i najczęściej ustępuje w ciągu 6 tygodni od jej zakończenia. Problem ten dotyka średnio około 10% kobiet ciężarnych. Nie chciałbym wnikać w biochemiczne szczegóły, dlaczego nadciśnienie tętnicze może być wywołane ciążą, ale tylko w skrócie powiem, że wynika to z nieprawidłowej adaptacji organizmu matki do zmian towarzyszących rozwojowi płodu. Korzystając z chwili przerwy miałbym małą prośbę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na tym kanale się rozwijała, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Jeśli moje filmy są dla Państwa pomocne, to warto to zrobić, bo przy okazji dzięki subskrypcji nie ominą Państwa inne wartościowe filmy. Z góry serdecznie dziękuję i wracam do tematu. Do przyczyn nadciśnienia tętniczego należy zaliczyć też nadużywanie niektórych leków. Mam tu na myśli m.in. niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli NLPZ, które niejednokrotnie są stosowane w nadmiernych ilościach jako środki przeciwbólowe. Mowa tu m.in. o ibuprofenie i naproksenie. Wynika to z tego, że tego typu leki blokują powstawanie substancji z grupy prostanoidów, takich jak prostaglandyny i prostacykliny, a związki te odpowiadają m.in. za korzystne rozszerzanie naczyń krwionośnych i pobudzanie usuwania nadmiaru sodu przez nerki. Dla przykładu, w jednej z obszernych prac naukowych jej autorzy zauważyli, że długotrwałe stosowanie ibuprofenu wiąże się ze wzrostem skurczowego ciśnienia krwi średnio o 3,5 mm supartęci i rozkurczowego ciśnienia o nieco ponad jedną jednostkę. W innym z przeprowadzonych badań eksperci zauważyli, że aż u około 20% osób regularnie przyjmujących ibuprofen lub naproksen rozwinęło się nadciśnienie tętnicze. Bardzo ważne podkreślenia jest też to, że leki z grupy NLPZ, tak jak ibuprofen, naproksen, ketoprofen czy diklofenak, osłabiają działanie leków hipotensyjnych, czyli leków stosowanych w celu obniżenia ciśnienia krwi. Wobec tego nadużywanie NLPZ jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób, u których już rozwinęło się nadciśnienie tętnicze i które to przyjmują wspomniane leki hipotensyjne, w tym leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, diuretyków czy beta blokerów. Do innych leków, które mogą spowodować wzrost ciśnienia krwi należą glikokortykosteroidy, tak jak hydrokortyzon i kortyzol. Leki te sprzyjają zatrzymywaniu soli i wody w organizmie, a także nasilają wydalanie potasu, co więcej podobnie jak przed chwilą wspomniane leki z grupy NLPZ, również i glikokortykosteroidy hamują działanie środków przeciwnadciśnieniowych. Najnowsze dane z 2020 roku jednoznacznie potwierdzają, że przyjmowanie tego typu leków zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego. Dla osób, które tego nie wiedzą, tylko powiem, że wspomniane glikokortykosteroidy są stosowane przede wszystkim w chorobach związanych z niewydolnością korynatnerczy, czyli np. w chorobie Addisona, chorobach alergicznych, jak np. astma oskrzelowa, a także w chorobach o podłożu autoimmunologicznym, w tym np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobie leśniowskiego krona i łuszczycy. Gdy mowa o lekach, to od razu powiem też dwa słowa o doustnych środkach antykoncepcyjnych, a mianowicie przeprowadzona analiza 24 badań dowiodła, że kobiety, które stosują antykoncepcję hormonalną przez dłuższy czas, mają wyższe ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego, nawet aż o 47%. Tak naprawdę istnieje wiele różnych potencjalnych mechanizmów działania, które stoją za wspomnianym efektem. Dla przykładu środki te aktywują układ renina angiotensyna, czyli sprzyjają powstawaniu angiotensyny, która obkurcza naczynia krwionośne. Ponadto zaburzają one funkcjonowanie śródbłąka naczyń krwionośnych poprzez zwiększenie poziomu krążącego kwasu moczowego, a także wzrost stężenia substancji prozapalnych. Jako przykład z życia wzięty mogę podać przypadek kobiety w wieku 28 lat, która została skierowana do poradni kardiologicznej z powodu rozpoznanego nadciśnienia tętniczego. Uzyskana w przeprowadzonych pomiarach wartość skurczowego ciśnienia krwi wyniosła średnio 141, zaś rozkurczowego 87 mm supertęci. Kobieta ta dotychczas nie była leczona z powodu przewlekłych chorób. Na podstawie wywiadu okazało się, że od 6 lat przyjmuje doustną antykoncepcję hormonalną. Pacjentka została poinstruowana przez specjalistę, że przyczyną nadciśnienia tętniczego mogą być właśnie tabletki antykoncepcyjne, i zasugerowano jej wstrzymanie ich przyjmowania. Kobieta zastosowała się do zalecenia i po dwóch miesiącach ciśnienie skurczowe wyniosło 125 jednostek, zaś rozkurczowe 76 jednostek, co wskazuje na znaczną poprawę zdrowia. Przy czym jednocześnie dodam, że we wspomnianym okresie pacjentka nie zmieniła swoich dotychczasowych nawyków żywieniowych ani nie zwiększyła aktywności fizycznej. Od siebie jeszcze krótko tylko powiem, że pod względem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego o wiele gorsze są tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe od tych jednoskładnikowych. Dzisiejszy temat to dobry moment na to, aby zasygnalizować pewien problem dotyczący stosowania ziół. Otóż jak zapewne Państwo dobrze wiedzą, jestem zwolennikiem ziołolecznictwa. Jednakże z uwagi na bardzo wysoką aktywność biologiczną surowców zielarskich trzeba mieć na względzie to, że mogą one czasem powodować działania niepożądane. Oczywiście szczególnie w przypadku gdy ich nadużywamy. I dobrym tego przykładem jest lukrecja. Korzeń lukrecji jest stosowany m.in. jako środek przeciwzapalny na błony śluzowe przewodu pokarmowego. Jednocześnie roślinie tej przypisuje się właściwości przeciwwrzodowe. Dodatkowo działa wykrztuśnie i przeciwskurczowo na oskrzela. Należy jednak wiedzieć, że większe dawki preparatów na bazie lukrecji stosowane przez dłuższy czas sprzyjają zatrzymywaniu sodu i wody w organizmie, a także obniżają stężenie potasu we krwi, co w perspektywie długoterminowej prowadzi do nadciśnienia tętniczego. Tu za przykład mogę podać 49-letnią kobietę, która była hospitalizowana z powodu bardzo wysokiego ciśnienia krwi. Mam tu na myśli skurczowe ciśnienie na poziomie 180 mm supertenci i rozkurczowe wysokości 100 jednostek. Jednocześnie wykazano u niej znaczne obniżenie potasu we krwi. U pacjentki wdrożono leczenie hipotensyjne i włączono suplementację potasem, jednakże pomimo tych zabiegów nie uzyskano poprawy, jak chodzi o ciśnienie krwi. Dopiero po kilku dobrych miesiącach okazało się, że tygodniowo kobieta zjada kilkadziesiąt ciasteczek zawierających lukrecję i co ciekawe, po ich odstawieniu badane parametry wróciły do normy. Ten przykład dobrze pokazuje, że pomimo wielu walorów zdrowotnych do różnego rodzaju ziół należy podchodzić z pewną dozą ostrożności i trzeba stosować je z rozsądkiem dopiero wtedy możemy odnieść korzyści zdrowotne. Byłoby błędem, gdybym w dzisiejszym odcinku nie poruszył kwestii soli, a konkretnie sodu, który wchodzi w jej skład. Otóż powszechnie przyjęło się uważać, że dieta o wysokiej zawartości soli sprzyja nadciśnieniu tętniczemu i oczywiście jest to prawdą, jednak kluczowa sprawa to taka, co rozumiemy pod pojęciem wysoka zawartość soli. Nad tą kwestią nie chciałbym się zbyt szczegółowo rozwodzić, ponieważ poruszyłem ją kiedyś w osobnym filmie. W każdym razie mówiłem w nim, że w przypadku osób zdrowych, które nie są ogólnie zagrożone chorobami sercowo-naczyniowymi, bezpieczne może być nawet 10 gramów soli dziennie, czyli dwukrotnie więcej niż brzmią oficjalne rekomendacje co do ograniczenia podaży tego składnika. W tym przypadku bardziej niż na cyferkach, chciałbym skupić uwagę na innym zagadnieniu. A mianowicie to, w jakim stopniu sól będzie stwarzała pewne zagrożenie związane z rozwojem nadciśnienia, w dużym stopniu zależy od tego, ile na co dzień spożywamy potasu. W uproszczeniu można powiedzieć, że im więcej dostarczamy potasu, tym możemy sobie pozwolić na większe ilości soli, czyli ważna jest pewna równowaga pomiędzy poziomem potasu a poziomem sodu. Mogę powiedzieć, że w przybliżeniu optymalnie jest dostarczać co najmniej dwukrotnie więcej potasu niż sodu. Niestety w praktyce zdarza się, że niekiedy proporcja ta wynosi 1 do 1, a niekiedy nawet przeważa na korzyść sodu. Zgodnie z tymi informacjami zachęcam Państwa do zwiększenia spożycia potasu. O jego najlepszych źródłach pokarmowych nagrałem kiedyś osobny film, który warto obejrzeć. W mojej ocenie wciąż mało kto zwraca uwagę na to, że jedną z przyczyn nadciśnienia tętniczego są problemy z tarczycą. A tu dodam, że już w 1983 roku badacze zauważyli trzykrotnie większą częstość występowania podwyższonego rozkurczowego ciśnienia krwi wśród pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Otóż należy wiedzieć, że hormony wydzielane przez tarczycę wpływają na rozszerzanie naczyń krwionośnych. W przypadku zaś niedoczynności tarczycy poziom tych hormonów ulega obniżeniu, przez co uzyskujemy efekt odwrotny, w wyniku którego dochodzi do zwiększenia sztywności tętnic i wzrostu oporu naczyniowego, co powoduje wzrost ciśnienia krwi. Ponadto, niedoczynność tarczycy sprzyja zaburzeniom metabolizmu sodu, zwiększeniu aktywności współczulnego układu nerwowego i pogorszeniu filtracji kłębuszkowej nerek, a to wszystko prowadzi do omawianej choroby. W literaturze fachowej znalazłem informację, że nadciśnienie tętnicze rozwija się nawet u około 15-30% pacjentów z niedoczynnością tarczycy. W tym miejscu, jednocześnie, chciałbym zasygnalizować, że do nadciśnienia tętniczego może prowadzić też nadczynność tarczycy. Wobec tych informacji, jeśli zostanie u Państwa zdiagnozowane nadciśnienie, to proponuję oznaczyć sobie stężenie hormonów tarczycy niestety wciąż bardzo mało mówi się o powiązaniu chorób tarczycy z nadciśnieniem stąd uważam że dobrze wziąć sprawy w swoje ręce z kolei sprawą powszechnie znaną ale wartą wspomnienia jest to że nadciśnienie tętnicze może rozwinąć się w przebiegu chorób nerek fachowo mówimy wówczas o tak zwanym nadciśnieniu mioshowo nerkowym tu dodam że w przypadku przewlekłej choroby nerek nadciśnienie rozwija się u przeszło aż 90% pacjentów Wynika to z tego, o czym już wcześniej powiedziałem, a mianowicie, że na skutek źle pracujących nerek dochodzi do upośledzenia wydalania sodu i wody z organizmu, które zatrzymując się w ciele powodują wzrost ciśnienia. Co więcej, w wyniku niewydolności nerek zwiększa się produkcja substancji obkurczających naczynia krwionośne i niestety mamy tu do czynienia z błędnym kołem, ponieważ z kolei wzrost ciśnienia krwi uszkadza nerki i jeszcze bardziej zaburza ich pracę. Mam nadzieję, że niniejszy materiał okazał się dla Państwa pomocny i nieco podpowiedział, co takiego może powodować trwały wzrost ciśnienia krwi. Dzięki wiedzy zdobytej w tym odcinku łatwiej będzie Państwu ustrzec się przed nadciśnieniem tętniczym, a jeśli już ono się pojawiło, to pomoże ona zlokalizować jej przyczynę. Bo oczywiście skuteczne rozwiązanie problemu to nie zaleczanie choroby, a rozprawienie się z jej przyczyną. Jeśli chcieliby Państwo wysłuchać jeszcze informacji, co zrobić, aby uregulować swoje ciśnienie krwi, to zachęcam do kliknięcia miniatury, która pojawiła się na ekranie. Wówczas przeniosą się Państwo do nowego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.